Na podstawie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, decyzją z 25 maja 2017 roku minister obrony narodowej wyznaczył pułkownika Artura Gałeckiego na stanowisko dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przede wszystkim wypada pogratulować panu pułkownikowi Gałeckiemu objęcia tego ważnego stanowiska, ale wypada również powiedzieć, podkreślić, że poza wyróżnieniem to jest duże zobowiązanie, panie pułkowniku. Duże zobowiązanie i duże wyzwanie. Jestem przekonany, że pan wraz z zespołem podoła temu wyzwaniu, ale to, co dla nas będzie bardzo ważne, to żeby dynamika działań wzrosła, to żebyśmy wspólnie z kierownictwem resortu i Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej potrafili nadać nowy wymiar działalności tej części resortu, która ukierunkowana jest na wychowanie, która ukierunkowana jest na promocję Polskich Sił Zbrojnych, na działania prowadzące zarówno w Polskich Siłach Zbrojnych, ale również na zewnątrz, w społeczeństwie. Panie ministrze, szanowna dyrekcjo, szanowni państwo, koleżanki, koledzy, bo jak patrzę po twarzach, to wracają wspomnienia, kiedy jeszcze jako podchorąży już miałem szansę współpracować z Wojskowym Centrum Edukacji, wtedy Dom Żołnierza Polskiego. To były takie początki, ale one zostają gdzieś odciśnięte w pamięci. Bardzo dobrze wspominam ten okres. Pamiętam także pierwsze lata służby. Doskonale wiem, jak funkcjonuje Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Znam szeroki obszar funkcjonowania poszczególnych komórek. Pamiętam również amatorski ruch artystyczny jeszcze z czasów Szkoły Podchorążych. To do dziś gdzieś głęboko jest zakorzenione. Pragnę państwa zapewnić, że drzwi mojej kancelarii są dla państwa otwarte. Jednocześnie wymagam lojalności. Apeluję o to, abyście się wznieśli na wyżyny swojej kreatywności. Panu ministrowi jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie. Dziękuję bardzo. Zgodnie z regulaminem przyznawania odznaki pamiątkowej Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, wprowadzonej decyzją ministra obrony narodowej z 21 lipca 2015 roku, odznakę przyznaje się dyrektorowi Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej z tytułu objęcia stanowiska służbowego.